Jezus Chrystus. Chciałabym podzielić się z Wami doświadczeniem ostatniego czasu. Dziękuję tym wszystkim, którzy modlili się o uzdrowienie mojego taty. Tato zachorował na COVID i wiem, że bardzo wiele osób modliło się o to, aby był zdrowy. Że modliliście się i za tatę, i za mamę. I rzeczywiście bardzo czułam modlitwę wspólnoty i ta modlitwa przeniosła nas przez ten czas. Wiecie też, że tato umarł. I moje doświadczenie jest takie, że zadziwiające dla mnie, ponieważ w czasie, kiedy chorował i kiedy zanosiliśmy modlitwę o jego uzdrowienie, ja bardzo modliłam się też o wiarę dla niego, to żeby to był czas jego nawrócenia i przylgnięcia do Pana i o to też modliłam się dla mamy. W tym czasie otrzymałam bardzo dużo słów zapewniających o tym, że Pan Bóg czuwa, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg dawał obietnicę, że będzie dobrze, że będzie dawał życie. To były słowa nie upadajcie na duchu. I ja uchwyciłam się tego słowa z taką nadzieją, że tato jest w Bożych rękach. To były słowa, które przychodziły na modlitwie, też przekazywane mi przez inne osoby, ale to były też słowa z liturgii z tych dni, kiedy było słowo o tym, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. I o tym, że Pan Bóg jest w stanie zrobić nieskończenie więcej, niż potrafimy prosić czy pomyśleć. I ja łapałam się tego słowa, czytając je w taki sposób, że Pan Bóg obiecuje uzdrowienie i nawrócenie, że to są Boże obietnice. I te Boże obietnice wlewały w moje serce nadzieję. Pozwalały mi przetrwać ten czas. A potem tato umarł. Nie było możliwości, tak nam się wydawało, nie było możliwości, żeby był przy nim kapłan. Zresztą tato był osobą no niewierzącą, wojującą z Kościołem, więc spodziewaliśmy się w rodzinie, że nie chciałby przyjąć kapłana. Ja cały czas modliłam się też o to, żeby Pan Bóg do taty dotarł w jakiś sposób. Kiedy tato umarł, zostałam z dwiema myślami. Z jedną, no to z nadzieją, że rzeczywiście Pan Bóg sobie poradził i że Pan Bóg gdzieś dotknął jego serca i że tato mu zaufał, że się z nim pojednał. I zostałam z taką myślą, że no mam taką nadzieję, ale dowiem się o tym dopiero po drugiej stronie. Ale też z czasem zaczynałam dostrzegać i przyznałam się sama przed sobą do tego, że jestem zawiedziona, że czuję się oszukana. Z jednej strony myślałam o tym, że być może nie czytałam tego słowa tak, jak Pan Bóg je chciał do mnie powiedzieć, ale z drugiej strony ono było tak pełne pokoju i tak pełne zapewnień tego, że będzie dobrze, że naprawdę poczułam się oszukana. I w ostatnim czasie też przychodziła mi taka myśl, którą gdzieś kiedyś usłyszałam, że uwielbieniowcy to są najwięksi kłamcy w Kościele, że śpiewamy Panu ładne piosenki, śpiewamy o tym, że Mu ufamy, że Go uwielbiamy w każdym czasie. No a różnie to z tym bywa. I to było słowo też, które mi dźwięczało w uszach w ostatnich tygodniach. I w czwartek, kiedy śpiewaliśmy na uwielbieniu jesteś dobry i nigdy nie zawiedziesz mnie, to ja to śpiewałam, bo to był dzień, kiedy służyłam uwielbieniu. Ale z myślą, Panie Boże, ja to wyznaję, ja to wyznaję przez wiarę, ale ja tego nie czuję. I to był chyba faktycznie pierwszy raz, kiedy przyznałam się przed sobą i przed Panem Bogiem, że czuję się zawiedziona. A Pan Bóg jest dobry i Pan Bóg mnie nie zawiódł i Pan Bóg udzielił mi łaski, której się nie spodziewałam i która jest niezasłużonym prezentem. Następnego dnia, w piątek, byłam u spowiedzi u swojego stałego spowiednika i rozmawialiśmy też o tym, że tata odszedł i o tym, jak to przeżywałam i o tym, że zostałam
z nadzieją, że się pojednał z Panem, chociaż nie wiem tego. No i okazało się, że kapelan szpitala, w którym tato leżał, jest dobrym znajomym mojego spowiednika. I on zaproponował, że on zapyta, czy może ten człowiek się wyspowiadał. Ja mówię, no dobra, pytaj. Bez żadnej nadziei, przecież kto pamięta, kogo wyspowiadał. I pół godziny później dostałam telefon z informacją o tym, że tato przyjął rozgrzeszenie. W takiej formie, w jakiej w COVID-zie było to możliwe. Wzbudził akt żalu i przyjął rozgrzeszenie. I to jest wszystko, o czym w całej historii mojej modlitwy o tatę przez całe ostatnie 20 parę lat, kiedy modliłam się o jego nawrócenie, to właśnie o tym marzyłam. Tego pragnęłam i o to się modliłam, aby tato został zbawiony, aby tato przyjął wiarę, aby tato przyjął zbawienie. I nie spodziewałam się, że za życia się o tym dowiem w całej tej sytuacji. I Pan Bóg zrobił nieskończenie więcej, niż mogłam poprosić czy pomyśleć. Dotarł sobie wiadomymi ścieżkami do serca mojego taty i wiem, że tato odchodził pojednany z Bogiem i że ja mogę mieć nadzieję na to, że jest w tej chwili w ramionach Ojca. I mówię o tym tutaj dlatego, że chcę oddać Bogu chwałę i chcę Jemu podziękować tym świadectwem, ale też chcę zachęcić każdego z Was, którzy się modlicie i nie widzicie skutków, nie widzicie owoców swojej modlitwy, kiedy wydaje się, że Pan Bóg nie słyszy, nie słucha, nie odpowiada, stoi plecami, a obiecuje i nie dotrzymuje obietnicy. Pan Bóg jest wierny. Jemu bardzo dziękuję za to doświadczenie niezasłużone. I nawet gdyby mi go nie dał, to wyznawałabym, że jest dobry i że jest wierny. Kochany bracie i kochana siostro, bardzo Cię zachęcam do tego, żeby te słowa, które śpiewamy ostatnio tak często, że nawet kiedy nie widzę, Ty działasz, Panie, że nawet kiedy nie widzimy, nie słyszymy i nie rozumiemy, to Bóg jest i Bóg działa swoimi sposobami, swoimi drogami, abyśmy w tym słowom zaufali i rzeczywiście wyznawali je z wiarą. Bo Pan Bóg jest dobry i działa na swój sposób, w swoim czasie. Ja wierzę, że w najlepszym czasie. Wiecie, chociaż po ludzku jest trudne to, że taty nie ma z nami, to znając mojego tatę, od samego początku, kiedy modliłam się o jego uzdrowienie, obawiałam się tego, że kiedy Pan Bóg wysłucha tej modlitwy i tato wróci do domu, że zaneguje interwencję Bożą. Pan Bóg ratował go w różnych sytuacjach i zawsze potem tata wstawał, otrzepywał się i mówił, przecież nic się nie stało. I ufam, że to, że po przyjęciu tego rozgrzeszenia Pan Bóg go wziął do siebie, że to było w najlepszym czasie ze względu na jego duszę, na zbawienie jego duszy. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony.